A tu jakiś koszarek opałek? Znaczy krasna? Jestem na służbie. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Hello Toyota, czy coś tam? Widzę, że pani zna angielski. No bardzo ładnie, ładnie. Jaka miła niespodzianka. To ja znam angielski? Tak. Nie, nic podobnego. No tak. To przecież było po angielsku. Co znowu było po angielsku? No, że hello. Hello? To było hello po polsku. Że wszyscy ha i my. Hello. Naprawdę. Chwila. Ja znam angielski, bo się angielskiego uczę korespondencyjnie. Że korespondencyjnie? To znaczy, że wspomnie? To tak się w ogóle da? Oczywiście, że się da. How are today my girl, pretty woman? Friday, prize day. Prawie korespondentnik. Widzę, po drodze uciekło. No ale jest nieźle. Co tam? No, very good. Okej, no ale po co paść w ten angielski? Jak nie znasz? Zobacz, ile tu na sali siedzi ludzi, którzy w szkole mieli rosyjski, a ty w angielski idziesz. Dobra, dobra. No to zdrasfujki i łóżka, szto utiwia. Pani majesz, to jaka wariajesz, wsi o wariatkie. Brawa, brawa, kryjaśka, to by było tyle. Pani majesz i nie pani majesz. A co ty by chciał? Policjantu ty? Akcja zawódzka ziemienia. A obecnie bezrobotna ja. Po czemu ty nie robotajesz? Aż to odjęłajesz, tak nie robotajesz. A się tu na długo daj telewizorów. Aż to ty oglądasz w telewizorów. Co to za wywiad? Co to za przesłuchanie? Co to za kontrola? Chodzi o abonament radiowo-telewizyjny? Gdzie ty żyjesz? A różnie, gdzie popadnie? Gdzie maczu? Aż tu zgłuszajesz. Ja nie mam żadnych kuszy. To są ploty. Aż ty tam ploty. To jest bled. Nieprawda. I już ja nie mam w to. Żadnych niebezpiecznych, ostrych narzędzi nie mam. Mam tylko o taką obieraczkę do ziemniaków. No i proce. O, proce? Aż ty tam proca. Ja jestem proca? Aż ty ta proca? A bo maja jaja na kiju jaja zerwała jadło. Co znaczy kiju jaja? No gałązka zerwała, ja z drzewa, ja tak zerwałam. No kto zerwał? No ja przecież mówię, że ja. Kalinka, Kalinka, Kalinka maja. Kalinka, Kalinka. Dobra, to dawaj po polsku, bo i tak nie mogę się z panią dogadać. Prawo jazdy poproszę. A co się stało? To pan swoje zdobył? No bo ja do swojego panu być nie mogę. Tam jest inne zdjęcie. No od razu się koledzy od pana poznają, że to nie pan. Prawo jazdy do kontroli. Pani ma? Ha! To jest dobre pytanie. Czy ja mam prawo jazdy? No właśnie. Czy posiada pani dokument uprawniający pani do prowadzenia pojazdu? A to super! Czy mógłby pan tu jeszcze raz tu piękniutką buzią powtórzyć? Dobrze. Czy posiada pani dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu? No właśnie. O, czy ja mam prawo jazdy? No właśnie. No, nie wiem. No. Dobrze, powtórzę ostatni raz. Czy posiada pani dokument uprawniający panią do prowadzenia pojazdu? Skąd to bieram cymarem? Bez wąsów? To ja pana nie poznałam. No to przykro mi. Aspirant Ludka. A ja szeregowa Gracka. Oj, sorry, że po przezwisku, ale to oznacza, że nie powiedziałam tego. Pani powiedziała Grac. Czyli mnie przyzwała. Gracka? Grabka? Jedna Gracka! No, za takie żarty, obrażania policjanta na służbie...
codziennie. Chyba że w samochodzie, oj, w radiowozie po kielichu na szybkiego. O, proszę bardzo, i pani w takim stanie prowadzi pojazd, tak? Nie, 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 nic podobnego. Ja nie prowadzę po alkoholu. Nie, a siedziała pani za kierownicą i auto jechało. Tak, to ten gruchot, o ten szrot jechał. Boże, ja byłam w takim szoku, że to auto jedzie, naprawdę. Jak to pani była w szoku? Przecież pani jest kierowcą. Ja? Ja kierowcą? Nie, ja tylko siedziałam przez chwilę na miejscu kierowcy. No pani go nie było. No gdzie jest kierowca? Nie wiem, jestem tak samo na niego zła jak pan. Jak dobrze, że mnie pan wyjął z tego samochodu. Mój królu, mój wybawco. Łapcie mnie na kierowcę, tego przestępstwa. O, tam jest. Nie wyciągnijcie konsekwencje. Podaję rysopis. To nie ja. Dobrze, no dobrze, właśnie. A to auto jest pani? Nie, nie moje. A kogo? Opla! Podpisałem chyba pan Opel! Ja za chwilę pani dam Opla. To jak pani się znalazła w środku? Już tłumaczę. To było tak. Szłam sobie, szłam, potknęłam się. Oj! No i dalej się tu jakieś nie potoczyło. Mamo! Chwila. Pani kichała na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. No i co z tego? Jak to co? To jest przecież wykroczenie. Paragraf? Jakie znowu wykroczenie? To jest osiągnięcie. Wie pan, panie, jakie ja miałam wsparcie? Wszyscy trąbili. Bili się po głowie. Machali pięściami. Gratulowali takiego osiągnięcia. Coś pięknego. O Jezu, przecież pani stanowi zagrożenie w ruchu drogowym. Ha! Żeby pan widział, jak ja w zeszłym tygodniu ponad jednego jeździłam. Też był taki aplauz. Dobrze, dobrze, nie mam zamiaru z panią dyskutować. Pragnę teraz panią poinstruować. Niech pani sobie zakonotuje raz na zawsze. Co ja mam takiego zrobić? Niech pani sobie zakonotuje. Ale ja nie wiem, co to jest, ja tego nie zrobię, no. Niech pani sobie zanotuje, ale ja nie mam dzisiaj do tego sprzętu. Niech pani sobie zapamięta. Czerwone stoimy, zielone jedziemy. Toż to bez sensu. Ze mną tego nikt nie konsultował. A kto miał niby konsultować? A skąd ja mam wiedzieć? No przyszedłby do mnie ktoś taki pan ubrany, to ja bym mu powiedziała. A co by pani mu powiedziała? Że ja nie dam zielonego, a wprost przepadam za czerwonym. No i już! Ja w ogóle uważam, że każdy powinien sobie wybrać swój ulubiony kolor i na nim jeździć, a nie tylko zielony, a reszta się gapi. Bez sensu! Proszę pani, jakby tak każdy sobie jeździł na swój ulubiony kolor, to byśmy mieli burdel. A przepraszam, teraz nie ma. Dobrze, dobrze. Koniec tego. Poproszę oce i ace. A nie, nie, dziękuję, wszystko jest w normie, obe. I już! No to zapraszam panią do poloneza, znaczy do Radio Muzum. Ha! Ja z takimi policjantami, głupkami jak pan, nie tańczę. Pani znów mnie obraziła. Ale ja znowu tego nie powiedziałam. No nie, teraz to pani przesadziła. Do więzienia. Ha! To najpierw mnie złap. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie profesor. Panie doktorze, mam pana takie bardzo ważne pytanie. Czy będzie pan może dzisiaj oglądał wiadomości? Owszem, będę. W takim razie mam wielką prośbę do pana. Czy mógłby pan mi zrobić notatki? Mam bardzo ważną rankę. To znaczy spotkanie. Oczywiście, zrobię. Bardzo panu dziękuję. Aha, ostatnio też pan zrobił z reklam, to nie. Można egzamin? Można?
powinien pan dzwonić w komórce? Nie. To za drzwi, pani profesor. To na egzamin. Prosimy. O mój Boże. Jedi istnieje. Umie pani? Umie? A na stojąco też pani umie? Umie tylko krzesełko odstawię. Ona to lepiej niech ten alkohol odstawi, a nie do krzesełka. Niech nam pani powie coś o odrodzeniu. Córkę ma. No, to oczywiście dobra odpowiedź pod warunkiem, że to jest córka Leonardo da Vinci w XV-XVI wieku. Znaczy trochę tak, tylko w XIII wieku. Aha, czyli średniowiecze. No, możliwe, że na pewno. Nie, na pewno. A co? Ale co, byłeś, widziałeś? A skąd ten zalecenie, co już wiesz, co... Ja mówię tego, że średniowiecze XIII. Według mnie to zależy od interpretacji. Przepraszam, pani już odpowiada? Zaiste, nawiążę. Według mnie to zależy od interpretacji. Jak zinterpretujesz, tak się myślisz. Niech to będzie moja interpretacja. Niech to będzie o średniowieczu. Proszę bardzo, o średniowieczu. Średniowiecz. Średniowie. Może pani już zaczynać? Zdała pani? Słucham. No bo
prostu. Nie zdała pani. Przecież to jest niesprawiedliwe! A wy będziecie następni. Ale to jest niesprawiedliwe! Panie docencie! Docencie! Panie profesorze! Ja mam wiedzę! Tylko tę wiedzę trzeba wydupać! Obawiam się, że nie mam tak długich narzędzi. Prośbuję ciebie. Dajesz serce? Pojrzysz? Myślu, spojrzyj nasz. Dajesz serce? Pojrzyj. A, mam serce. Patrzę w serce. A propos, niech nam pani powie coś o Mickiewiczu. Mieszkamy razem. Trafi mnie zaraz. Pani mieszka z Mickiewiczem? Mickiewiczami. Coś więcej? 5:16, co? Czy mówi coś pani pan Tadeusz? Ale on mi nic nie musi mówić. Ja wszystko wiem. No to niech nam pani powie. Ale ja nie mogę sobie intymne sprawy. Pani odda się pan. Ale to jest egzamin. Pani musi nam coś powiedzieć. No dobra. Jedną rzecz powiem. Jedną rzecz. Pomyśl. Pamiętam! Jesteśmy pan dużym wrażeniem pani dyskrecji. Ale nie zdoła pan! Jak to nie zdoła? Przecież ja mam wie! Dobra, jak powiem ci więcej, to jest taka adresa ludzka, taka zadbana 30. Panie Załucki, a to nie jest przypadkiem jakaś pana krewna? Jest pani pewna? Tak, bo ja mam okno na przeciwko i widziałam ją bez majtek. A jak się pani zdawała? Bardzo dobrze, myślałam, że będzie trudny. Indeks! Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem. Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Tutejsza idiotko, rzekł kretyn miejscowy. Czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy? Miejscowa kretynka odrzekła. Z ochotą, ale powiem ci, kocham tutejszy idioto. Więc kretyn miejscowy uśmiechnął się słodko i poszedł do kina z tutejszą idiotką. Na miłym macaniu spłynęła godzinka i była szczęśliwa miejscowa kretynka. Aż wreszcie szepnęła: kretynie tutejszy, ten film, mam wrażenie, jest coraz nudniejszy. Więc poszli na sznycel, na melwę, na winko, miejscowy idiota z tutejszą kretynką. Następnie się zbarli w uścisku zmysłowym, tutejsza idiotka z kretynem miejscowym. W ten sposób dorobią się córki lub syna, idioty, idiotki, kretynki, kretyna. Znowu się mogli spotkać przed kinem, tutejsza idiotka z miejscowym kretynem. No właśnie, tak jest zawsze, tak samo. Dorośli w weekendy bawią się na salach gimnastycznych, a my, żeby mieć w poniedziałek lekcję, musimy sobie krzesełka przynieść. Szok, niedowierzanie, hello! Siemano! Cześć Wojtek, też nosiłeś krzesełka? No chyba. No ja tak. Dobra, siadaj Wojtek. Dzień dobry! Dzień dobry, siadajcie, koniec wypłaty, mamy duże zaległości, ale na początek lista obecności. Hoffman Ada? Jestem tutaj, proszę pani. Dobrze, widzę cię, Adasiu. Idźmy dalej. Korbaczyński? Panie Korbaczyński, ile razy panu mówiłam, żeby z gitarą do szkoły nie przychodzić? Mówiłam, prawda? Wiem, mnie pana przepraszam. Proszę siadać, więcej z gitarą do szkoły nie przychodzić. Dobrze. Kurski? Proszę pani, Kurski razem z Kępką i Ziobro zostali wyrzuceni i słusznie. Dziękuję. Maliński? Panie Maliński, to już dalej nie można było usiąść? No bo samotno, żeś pan z nas. I to będzie tym septerem, bo zastawiam. Co tam, jakieś kuchenne remontacje są? Proszę siadać. Dobrze, idźmy dalej. Paliko? Proszę pani, jego nie ma, on uciekł! Jak to uciekł? Oj, no pobiegł do domu pochwalić się starym, że trzy szóstki z religii dostał.
Trudno go nie zauważyć. Proszę nie być zazdrosną, Pepusia. Przypominam, że on jest o rok dłużej w tej klasie. I nie jest najstarszy. O, kolejny raz. Szklarkowski. Panie Szklarkowski, co to za pajacowanie jest? Przecież plecak się nosi na plecach, prawda? Proszę założyć plecak na plecach, potem się zachowywać. No to Lego, całej lekcji na ciebie nie mamy. Ludzie no, i chce mieć pan skoliozę? Zaraz sobie ramię proszę założyć. Dajesz, Klarek, dajesz. No panie Szklarkowski, to że ma pan nowy plecak z pana Montana, to nie oznacza, że musi pan się tu popisywać. I pan z tym dorobnictwa nie zachwiał, panu pewnie wygląda. Proszę wyjąć książki, siadać i przygotować się do lekcji. W głowie to te plastacjony, plastacjony. Plany stadion. Dobrze, chociaż tu jest, jak jesteś dobry. Aha, jeszcze Waciak, widzę, jest. Nie Waciak, tylko Wasiak, ja już na budowie nie pracuję. O, osiągnąłeś wiek emerytalny. No chyba nie. Dobrze, zapisujemy dzisiejszy temat. Proszę pani, przepraszam, że przerywam, ale chciałem uprzejmie donieść, czy Wojtek nie wie, jakie dzisiaj jest święto. Wojtek, dzisiaj jest najważniejsze święto dla naszego kraju. No te walentynki. Dzień Niepodległości. Ale ja wiedziałam na TV Dzień Niepodległości, ale nie wiedziałam, to naprawdę się uderzy. Proszę pani, a jak doszło do tego Dnia Niepodległości? Dobra, pani, zapierdziałam w domu ciebie. Jaki wy domy? Co to straszysz? Potem po co się będzie łączyć? Taka jest terenita, ma taką leczyńcę! I wycisnął gąbkę. Otóż, tyle razy ci mówiłam, tyle razy. A co masz się uspokoić? Gdzieś się dzieci lepiej pracują. Proszę pani, a może pani dokończy w tym święcie? I podległeś Polska została w wyniku pierwszej wojny światowej. Zaborcy się ze sobą pokłócili, doszło do wojny, w wyniku czego Polska odzyskała niepodległość. No ale w tym wieku to Amerykanie nas ratowali. Amerykanie dopiero pod koniec włączyli się w oddziałach zbrojnych. Proszę pani, a dlaczego Amerykanów nie było wojny od początku? Bo Amerykanie są w tych wojnach od początku, które sami zaczynają. Proszę pani, a gdzie w tym czasie byli Rosjanie? Rosjanie mieli swoje problemy z rewolucją, z Rasputinem. Ja oglądałem taki film Rasputin. On tam żadnych problemów nie miał. Świetnie, to ja nie powiem. No, więc to się interesuje ci kino historyczne. A no tylko takie. Mhm. Oglądasz jeszcze jakieś inne filmy? No, Kleopatra pierwsza, Katarzyna druga, Krzmocina III. A powiedz mi, Wojtku, te wszystkie filmy są na bazie powieści? No tak, na bazie powieści. Same głowy jedna baba. Jaka baba? Poryna. Czytałem. Proszę pani, a proszę mi powiedzieć, kto był ten Haller? Generał Józef Haller, no całej pięknej armii, był przeciwko Piłsudskiemu. Ale ja wiem! I ja mieszkam na Hallera. I to fakty, czy ja przeciwko Piłsudskiego jest? Elka mieszka na Hallera. Elka mieszka pode mną. Halera 69, gdzie ja mam duży pokój, ona ma ciasto głównie. Ogarnąłeś to? A to żeś mi wytłumaczył. Wystarczy, ta dziecięca polemika nie ma sensu, piszemy dzisiejszy temat. Proszę pani, przepraszam, że przerywam, ale chciałem uprzejmie zauważyć, że już mamy prawie drugi okres nauki, a my mamy dopiero po jednej ocenie w dzienniku. Może zrobimy jakieś dyktanty, please? Krzyja, dasz może zrobić karierę w przyszłości, ale to dobry pomysł. Robimy na życzenie całej klasy. Oczywiście, bo jeszcze zawsze o wszystko proszę. Jeszcze mi wszyscy podziękujecie. Na pewno podziękuję na przerwie. Wyjmujemy karteczki, świętujemy. Klarkowski również ze swojego nowego piórnika. Spychało, masz karteczkę? Długopis? Dobrze, bardzo dobrze. Podpisujemy karteczkę. Moment, moment, karteczkę prostujemy. Dobrze. A może by taka po mnie się porwała? Możesz już nie mówić? Dobrze, podpisujemy karteczki, ty podpisz nie musisz, możesz już zostawię swoje oceny wystawić. Dobrze, w takim razie piszemy dyktando. Z lekka nieruchomy drwal. Czego? Z lekka nieruchomy drwal. O, się dobrze zapowiada. Moje przeciwieństwo. Z lekka nieruchomy. Szpada dalej, proszę pani. Niósł do domu drwal do żnięcia. A pani to z kim psowa, czy tak czy z czego to jest? A to będzie moja ulubiona dyktanko. To jest poezja. Sygmunt Parzowski do lasu. Parzowski to wszystko wyjaśnia, jeszcze żyje.
chyba ty. Proszę pani, przepraszam, że przerywam, ale chciałem uprzejmie donieść, że Wojtek śpi z mamą. No tak, tylko że z Bartka. Dobry. Dzień dobry. Ale mnie pan przestraszył. O, nowy pan. Proszę. Nowy pan. Nowy. Dostałem tę pracę i nikomu już nie oddam. Jak jest? Jest tylko moja. Ale jak jest? Dobrze. Lubi się pan śmiać? Nie zawsze. Gili. No to mnie pan zmusił. Niech pan spocznie. Co? Tłoczek na krześle. Kalambury. Może podam menu? Nie, ja nie chcę menu, ja wiem, co chcę. Chcę krem z broku. Krem z broku dla pana, oczywiście. Już się robi. No jak się robi, jak tu stoisz? A, bo się zamyśliłem, w szlerce. Myk, sprint. Co za gość? Co to było? Brawa. Bardzo proszę. Co to jest? Pan? Co ja zamawiałem? Krem. Czy ten wasz kucharz to jest jakiś debil, że nie umie zrobić porządnemu kremu z bruków? Zupełnie, ale kremu nie umie. Gościu, idę do kibla i jak przyjdę, to mam tu gorący krem z bruków. Więc myk. Myk. No pan też, bo pan popuści. Grażyna! No chodź tu! No chodź! Co? No klient jest niezadowolony. Powiedział, że Turek lepiej gotuje niż ty. Tak powiedział? Tak powiedział. Nie, to ja mu to podgrzeję. Masz. Gotowe. Nie, Grażyna, ja nie chciałam ci mówić, ale ci to powiem. On gorzej powiedział, że pochodził ze świńskiej rodziny, że masz świńskiego męża, świńskie dzieci. Tak powiedział? Tak powiedział. To w takim razie ja mu zrobię owoce morza. Jaka meduza? Meduza z chorej zatoki. Płyń, maleńka, płyń. Jesteś wolna, płyń. O, ale żeśmy się wzgrali. Smacznego. O, wyższa szkoła. Czekaj, bo ktoś mi dzwoni. O, jedz. Halo? No, tak. Już idę. Z ciebie, debilu, nawet kremu nie zjadłem. No ty nie przypraw się zmarnowało. No bezczelny. Jeju. Stary, przepraszam cię. Ale autobus mi uciekł i musiałam drugi łapać. Dobra. Ja posprzątam. Dzięki. Idź do domu. No dzięki. Od rana biegam. Nawet nic nie zjadłam. Ła! Klient zupę zostawił. Ale Grażynka dziś dobrze doprawiła. Sióstr ciągnie. Dobra, zjem na zapleczu, bo widzę, że wam ślinka cieknie.
więcej. Obrączka, mysza, stary syn, ten stary wapnie. Poczekajcie! Stare wszystko, stare pannie, a na pucha babce!
męża? Chcę. Stary pijak, stary pan. Nieraz pod naszą adresą spisałam do dziennika.
że na bezludnej wyspie nikt by nas kijom nie dotknął. Ale wreszcie los się do nas uśmiechnął, bo poznałyśmy dwóch bliźniaków, Lesia i Wieśnia. Nie były to królewice z bajki, ale tak żeśmy się cieszyli, jakbyśmy Pana Boga za rogi złapali. To była miłość od pierwszego wejrzenia. I ja z tego stolicia to zgorzyło ślepło. Siostra gorzyło głuchłe. Ale trzeba było obmyślić pewną strategię. Bo jak się chce złapać dwie sroki za ogon, to się zostaje spiórony w gości. Ja zapolowałam na Lesia, a siostra na Wiesia. I się udało. Za pół roku odbyło się jedno wielkie wesele. I zamieszkaliśmy po sąsiedzku. Mój Lesio to cichy, spokojny, dobry, jak wszyscy święci do kupy wziąć. Ja mu do najarmaku wepchnęli kunia z łotwotą, krowa bez mleka, byka bez roga. Pojechał kupić kozo, przywiózł barona, ale pomimo wszystko nie zamieniłabym go na żadnego innego. Co innego mu zjasić, czyli mój szwagier miał charakter. Fachowiec, hydraulik, przepychał rury kanalizacyjne. Jak zaszła potrzeba, to i u mnie poprzepychał. Czasem podłubał przy gniazdku. Ucynny był, ale od kieliszka nie strój. Chociaż jak pożyczyłem od niego kiedyś 5 złotych na rajstopy, to tą dług muszę spłacać do dzisiejszego dnia. Tłumaczyłam siostrze, że młodość rządzi się o swojemi prawami. A chłopiec z żony powinien wiedzieć, że czego go krótko smyć. Bo małżeństwo to ofiara i pokuta. A najważniejsze są zasady i harmonia. Siostra myślała, że jak wyjdzie z domu, to będzie leżała i pachniała. Ale się pomyliła. Co innego ją. Ja pachniałam jak łąka majową. Za darmo to z łóżka nie wstawałam. A czasem tu się nie kładłam. Rozwinęliśmy swoje skrzydła kulinarne z siostrą, a szczytem naszych zdolności była jajecznica, kartofle z mleką, pluski z polewku, kapusta, no i pierogi. Trzeba było przez żołądek trafić do serca, bo jak bida wejdzie drzwiami, to miłość okno wyskoczy. Pamiętą imprezę urodzinowo-imieninowo alkoholową, a było to w stanie wojennym, kiedy to udało mi się kupić 5 ile parów. Mówi się, że parówki to pies zmielony z budu. Ale w tamtych czasach to była zagrycha, to był rarytas. To były tańce, śpiewy, telewizja, a na filmach to się znów. Nieraz by się film urwał. A nie znosić, a ten, kto się nie obudzi na kacu. 3 dni chodziliśmy z siostrą i ze szwagrą za kosami. A szwagier popijał to zawsze śpiew. Co narobiłam, że się ożeniłam, chyba pijany był. Zamiast Kaśki wziąłam syjaśko, jak ją teraz będę żył. Siostra była oburzona. Ja też się denerwowałam, jakbym ja domu była winna, że mnie nie wybrał tylko ją. A mój Lesio ciągle gdył, że kobieta pochodzi z jednego zebrała dana, a tyle nie chcąc w życiu nieść. I tak zawsze się dopytywał, czy aby ze szwagrem nie spał. A gdzie ją spałam? Ją łoka mnie zgruziła. Słyszał kto, że tu łopcy, chłopcy kobicie spać. Bo ja to nie. Ale to było dawno. Po 50 na twarzy kobiety pojawił się charakter i starość. I ja zauważyłam, że dopadł mnie kryzys wieku średniego. Alkoholu już nie piję, bo frucie 3 dni leżę. Gorzej nie to widzę, słowo jądrne ciało trzeba wykreślić ze słownika. Winda o miłko cierpiona klaustrofobia. Po schodach to wolno schodzić za kąś, bo ja cię obala to na kogo. Ale nie jestem jeszcze staruszku z demencją. I dokładnie pamiętam, że miałam kiedyś 20. A wtedy to i sztuczne kwiaty mi pachniały. To były lata, wyjąłem zdjęcie. Zaglądu, latem coraz do lusterka, zaglądu, czy to jeszcze jestem ja. Bo całe życie w blondynkach, a tu nagle kasztanka. Kiedyś za moją Lesią to bym w
teraz przez jedne drzwi nie chcą przejść, bo za ciasne. Chodząc nad bagażem, tabletki na odchudzenie nie pomagają, bo tak się nie można najeść. Życie jest ciężkie, najlepiej się wcale nie urodzić. Ale choć urodziło mi się obok cetka, to potrafię zrobić coś z nicego. Na przykład kapelus, sałatkę, scenkę kabaretową, nawet małżeńską. Denerwują się tylko, że co dzień w telewizji w pytaniu na śniadanie łucu gotować. A nie jedna kobieta nie może do garka włożyć. Na wsi trudne czasy. Chłopom od tyłu nie to już się w głowach poprzewracało. Świnie muszą mówić po angielsku. I co z tego? I tak całe stada zdrowych świn albo utylizują, albo sprzedają na zachód. Chłopom zero. Jedynie co, to tylko kierują ich bezpłatnie do psychiatry. A chore dziki jak lotają po lasach i polach, tak lotają. Krowy powinny dawać jogurt z truskawkami, bo mleka nie chcą przyjmować. Kury kozy zamykać, żeby kobuty nie piały, żeby jaj nie było. Ale zakon na wiosnę wódną za granicy, zatrutych jaj, w pakiecie z kurczakami, no to drobią mnie zabrać. Niedługo nie będzie można zboża siąć, kartofle sadzić, bo nic nie będzie można sprzedać i nic nie będzie się opłacić. Bezrobocie rośnie, na polu konopie, a finał wieńczy dzieło. Nawiozą z zagranicy żywności modyfikowanej GMO, to i przyrost naturalny spadnie. Nawet 500 plus nie pomoże. Moja siostra Jasia pisnimowa twego życia. Nie dosłyszy, zapominą się, szwagier dostał prostoty. Ale jak by powiedziała, wzięli go do szpitala, uśpili, znieczulili, wycięli po ptach. Wszystko na fundusz zdrowia. Tylko doktorowi siostra dała 2000 zł. Ale w tam doktor zakłosał szwagrowi zaglądać do filiska. A on se zawiązał oczy, piąta, ale bez opowiązania. A kiedyś polo do mnie skrzykam, siostra Kasia Radny. Mój wiesioł chyba umiera. Nie chce jeść, nawet pić. Prosi kopyta do wyciągnięcia. A tu w garażu tyle sprzątu. Maciora, prosiąta. Kury, kobut, nie wspomnę o busiorze, nie wiem, co se zrobił dla garażu. Pożycz mi grumnica. Pożyczyłam grubnicę, ale myślę sobie, trzeba polecić. Może coś trzeba pomóc. Nie rozwiedzeniamy, występowałam w roli mediatora. Wpadłam do izby i co widzę? Szwagier leży na łóżku w zapaści jak łodóg rolny. Grubnica się poli, powietrze można krajać nozą. Siostra w puncie z kolumną stoi. A szwagier, jak posłyszał, że wezmą, otworzył morce i woła: Kasia, przynieś mleka. Może bym się napił i trochę przespał. A siostra wkurzona usłyszała: mleka, ja ci do mleka sryka. Masz umierać, to umieraj, bo grubnica porzucono. I wreszcie może wyśpisz się na wszystkie czasy. O nie, pomyślałam sobie, ja tak tego nie zostawię. Poleciałam do domu tak prędko, jak tylko mogło. O mało lub nie pogubiłam. U mnie w domu zawsze mleko było. Przyniosłam mu, napił się i chłop mozy. Do dzisiejszego dnia żyje. Człowiek odwa życia, drugie zaczyna się wtedy, kiedy myśli, że to pierwsze już mu się skończyło. Szwagier stanął na nogi i ja ogólnie gorzej się poczułam. A to dlatego, że po 50 skończyła się już na mnie gwarancja. Dobory, duszczyko, na zamianne części nie mógł co lecieć, pomyślałam, trzeba iść do lekarza. Nie był to lekarz mojego pierwszego kontaktu. Na dzień dobry powiedział: dzień dobry, a na do widzenia 500 zł. Zapłaciło. Nie był wylewny, nie udzielił my informacji o moim stanie zdrowia. Powiedział tylko, że jestem poważnie chorą. A jak mu dawałam te pieniądze, chociaż nie kichnął, powiedział mi na zdrowie. Wróciłam do domu totalnie załamana.
Kilka dni i nocy wyłup w poducho jak syrena strażacka. Myślałam, że to już będzie kulnic. Ale ze kulnica nie było. No to miałam siedzieć w łomie i czekać na śmierć, aż przyjdzie. Pomyślałam sobie, trzeba się jeszcze radować. A ze pewne wyrobione zdanie o szpitalu w Leśnej Górze postanowiłam się zapisać do doktora Burskiego. W recepcji zapytam, kto ostatni odezwał się pan. No to ja mówię, będę przed panem. A on spojrzał i mówi, że przede mną to chyba pani na świecie była. Udało się, nie wiem, o co chodzi. Muntys już się nie odzywał, więc stanął. Po dojściu do okienka okazało się, że termin wizyty wypadał mi na 10 maja 2020 roku. W godzinach popołudniowych. O nie miałam. I mówię, proszę pani, a może ją nie dosyją? A to nic mówi. Zapiszę panią ołówkiem, a w razie co, to się zakrze. To ja przez 50 lat płaciłam składkę emerytalno-rentową. Po to, żeby teraz mnie ołówkę zapisać i gumku zeczyć? Żałosne. Ale jak Pan Bóg zamknie przed człowiekiem drzwi, to uchyli mu okno. Całkiem przypadkowo dowiedziałam się, że to polski przyjazdo lekarz, który spojrzy pacjentowi w oczy, już nerka wymienił, no. Dotknie kolana, już kolano wymienił. Ale czy na taki zabieg nie będzie stać? Emerytura nisko, liki drogie, ja już się ziołowy zaczynił liczyć. Na darmowe pieniądze nie mógł co liczyć, bo fizjologia o mnie się wcześniej dopomniała niż u mojego Lesia. A dotąd ja trzeba dwojga, to na 500 plus już to nie zawarta. I zrąba mnie dziecko jak u nam o 100 lat. I ja, z tyroną wiekiem kobieta, 10 lat po 60, mógł szukać pracy w okłosoniach. Miałam do wyboru hostessa albo opieka nad starszą osobą. Hostessu nie zostaną, bo bym się kawę poparzyła. A starszą osobą to i tak się muszą opiekować, bo mojego Lesia karetka wzięła do szpitala. No to pojechałam go odwiedzić i zapytać się o stanie jego zdrowia. Lekarz odpowiedział mi krótko. Może leżeć koło 5 dób. Wtedy obudziła się we mnie patologiczna zazdrość. Mówię, stojałam na ziemi, a dostałam turbulencji. To on w dół leżał jak baranek, a w szpitalu barana 5 ma? O mało ze złości mu kroplówki nie wyrwa. A może to był cennik? Sama już nie wiem. Miałam choć go tak zdzielić w głębę, żeby se przypomniał pierwszą komunię świętą. Ale zapanowałam nad emocjami. Nie powiem, on tyś się zdenerwował i pierwszy raz w życiu powiedział mi, że miał za mną złe pozycje. Ciekawe, wszystko się podobało, tylko ją nie. Małżeństwo to instytucja ciągłych ustępstw. A niektórym parom małżeńskim po 50-letnim pożyciu należy się krzyż virtuti militari za waleczność. I ona razie póki co z moją Lesią dostaliśmy jedno odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy za 50-letnie pozycje. Drugie dostałam od ministra kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego, jako zasłużoną dla kultury polskiej. Trzecie odznaczenie dostałam z Urzędu Marszałkowskiego od marszałka Sławomira Sosnowskiego, ale tego nie noszę, bo za cząstkę noszę go w kosy. A na dysputy militarii jeszcze po cechu. Ale życie to coś nadali. Wszystko przeszło, minęło, a nam potrzeba tylko chleba i nieba. Aby odciążyć budżet rodzinny, wybraliśmy się dziś z siostrą do polewnicy na zakupy do ogromnych sklepów. W Merle siostra kupiła trutkę do misy, ją uchozol. W Kulfandzie siostra kupiła gumowce, ją kalesuny Lesiowi, w pakiecie dostała karmo do kotów. W Kerfirze to chyba ześmy zachmudzili. Tak długo
chodziliśmy, nigdzie nie mogliśmy znaleźć wyjścia. Aż nas po chruniarze wyprowadzili. Reklamują, że Rydel jest w domu. Trafiliśmy i tam. Ale to, co moje łocy ujrzały, nie kojarzyłoby się z zakupami. Bo wyraźnie pisało całodobowe centrum pogrzebowe w Stanie. Dalej pisało w naszej trumnie wygląda się jak żywy. Takie zakupy nas nie interesowały. Siostra z Brazonia to aż zasnagła, bo i wiezią ją już tato na pomniku wybitu i nie zmieścił się w czasie. Siadła tam na ławce, siedzi, kwitnie, cekonomnie. Ja za sobą jestem do stonki, żeby kupić mleko z Biedrunki. Ale nie kupiło, bo wydało mi się obrzydliwe. Z Biedrunki, tyle do Biedrunek u nas szkiko po krzokach, aby dolić. A ja mam za to płacić? I przywlekłam się tu nie bez powodu. Bo sobą prawdziwego sklepu, żeby kupić mleko proszę. Krawy już nimu. Mój Lesio lubi mleko, całe życie pił, bo było takie hasło. Pij mleko, będzie wielki. On całe życie mleko pił, a mnie podralazło. A ja mu oprócz brzucha na plecach, to więcej nic nie urosło. A ja uważam, że się prądzy starzeją, nic moją metryka, bo najlepiej szacują, jak siąga na 4 litery. Ale mimo wszystko, czuję się pobitu spełnioną. A mi jeszcze kupią to mleko i wracam do mojego Lesia. No, o, bym zapomniał. Mój Lesio do umyjania do sprzedania. Świze, wiejskie, niezatrute, ekologiczne, dobre, oferta nie do odrzucenia. Rzadko kiedy gdzie można spotkać babo z prawdziwymi jajami. Ja ostatnio dowiedziałam w 2015 roku na Eurowizji. Nawet z brody. I obrody nie mów, ale jaja mam prawdziwe. Sprzedłem za co ten mowa, nie będę przecież wleka do dół. Kto to równy? Proszę, proszę pan, a tu za darmo, może panu to ładną. Proszę. Chociaż młodzi o starych mówił, że to przeżytek, prehistoria, ale już ze sceny schodzą po to, żeby jeszcze kiedyś to wrócić. No to
całą okolicę. Jak ty nie rozpaplasz, to nikt się nie boi. Zaraz, gdzieś to wypadł. O, jest. Badania dowodzą, że regularny masaż piersi skutecznie też działa rakowca. No. Za świństwa, bo przytrywą. To on musi być prawka tych, no jak by tam, masochistów. Masochistów mi się zawdzięczam. Z ciebie to też musi być niezły numer. Co? Ze mnie numer? A ty to co? Ile ty masz lat? 6 lat. A sąsiadce do tego, 38 dawno. No, no. Zamiast do szkoły na siameczko gospodowe. A co, zazdrościsz mi? Kawalerka z całej okolicy zmaliła do mnie kolebki, ale nie do mojego zobaczyłam. Od razu wiedziałam, co się świeci. I on jest twórcą.
Twórca świata całego. Na początku było niebo i ziemia. To ja stworzyłem powietrze i wodę, zwierzęta i rośliny. I dnia szóstego stworzyłem człowieka pierwszego. Dzień! Jestem Adam, Pan mnie stworzył. Adamie. Cicho. Mniemam, że ci się nudzi. Cicho, bo na polowaniu jestem. A zatem stworzę ci istotę idealną, przecudnej urody, która będzie wspierała cię dobrą radą i służyła ci. Ale za to musisz mi oddać swoją nogę. Co? Nogę? A panie, co byś mi dał za żebro? Sprawdźmy. Ała, no kurczę! Dlaczego ja teraz nie mam żebra? Ała, ała, ała. Co? No panie, masz pokrękę! A zatem ja idę odpocząć. Ale panie, panie! Tak, Adamie. Bo ja to miałbym takie jedno życzenie. A co to ja, złota rybka jestem? Ale sprawdźmy. No bo ja, Adaśko w sensie, to chciałbym rządzić całym światem. Zastanowię się zatem. No please, no please, no we. No dobrze, a czy ty, Ego, też chcesz rządzić całym światem? A skąd? Pan, wystarczy, jak będę rządziła mężczyzną. Adamie, co ty na to? A niech sobie rządzi mężczyzną, jak to ja będę rządził całym światem. O, o, o. Niech tak się stanie zatem. Ja idę odpocząć, ale przestrzegam was. Nie jedźcie owocu z tego oto drzewa. Z którego? Z tamtego? Czy z tamtego? Odwróćcie się. Z tamtego tego. Nie jedźcie owocu z tego oto drzewa, bo pomrzecie. Ja idę odpocząć. To pan z tobą. I z wami. To twoje. Będę rządził światem, będę rządził światem, będę rządził światem! Och, Adamie, 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 widać, żeś był pierwszy obrony. A ty dopiero co powstałaś, a już mnie wkurzasz. Idę się przejść. No to tak. Drzewko. Zjedz jabłko. A dlaczego? Bo cię proszę. Zjedz jabłko! Wężu! A dlaczego jesteś taki dziwny? Jesteśmy w ogrodzie, więc jestem wężem ogrodowym. Taki kamuflaż. Zjedz jabłko! No nie mogę. Bo? Bo pan mi nie pozwala. Pan, pan, pan! A co ty pies jesteś, że masz pana? No w sumie dobrze. To zjedz jabłko! No dobrze. Och, jabłuszko, 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 pełne snu. Ale wężu, jak Adam zada mi pytanie, skąd jest to jabłko, to co mu odpowiedzieć? Z Biedronki! Jak tak to wcinam. Jakie dobre to jabłuszko, mniam, mniam, mniam. Ewo! Tak? Ty jesz jabłko? Nie, nie, gruszkę. No przecież widzę, że to jest jabłko, ale mam nadzieję, że nie z tamtego tego zakazanego drzewa. Nie, nie. To skąd? Z Biedronki. A to w sumie, jak ty jesz i żyjesz, to... O. Dobre, ekologiczne, niepryskane. Pum! Co ty robaczyny mi dajesz? Człowieki, co wy czynicie? I jemy jabłko, panie. A skąd jest to jabłko? Z Biedronki. Co dzieje? Kto was do tego namówił? Ewa. Wąż. Promocja! A zatem ty, mężu, będziesz na wieki przeklęty. Ty, Ewo, będziesz miała bóle porodowe. I cycki! To warto było grzeszyć. Ty, Adamie, będziesz ciężko pracował na ziemi. O ile znajdziesz pracę? No ale panie, to wszystko za jedno jabłko, no
przecież ja ci jutro całą skrzynkę przyniosę. Och, Adamie, co się przejmujesz? Przecież i tak go nie ma, nie chodzę, bo jest mi niepotrzebne. Cicho. Ponadto wyrzucam was z raju. Okej, nie. A ty, Ewo, za pyskowanie zapłacisz za to krwią. Widzisz, Beniu, co narobiłeś? To wszystko twoja wina. Nie przesadzaj! Wynegocjowałem ci to w dobrych miesięcznych ratach! Jak tak, to bardzo proszę się. Drodzy Państwo, jak wiadomo, każdy szanujący się program telewizyjny ma swój kącik kulinarny. No ale powiedzmy sobie szczerze, był już Robert Makłowicz, był także Pascal Głodnicki, była też ta taka z pofalowanymi włosami. No, jak to jest? O właśnie, pani Magdo, zapraszam. Państwa bardzo serdecznie w moim programie kulinarnym. Cukarów! Dzisiaj miałam wam przygotować kopyka. No ale że kuźwa żaden, ale to żaden jeleń mi się nie trafił. A, dlatego, proszę Państwa, zaprosiłam prostoszczek. Tak, proszę Państwa, prostoszczek, mistrza kuchni czeskiej. A że ja umiem świetnie czeski, bo oglądałem czeski. A dokładnie Krecika. To będę Państwu tłumaczyła. Zatem przywitajmy Romana Bolusa. Ladies and gentlemen, Roman Bolus! Dobry dzień. Dzień dobry. Zapytamy się, co Roman nam przygotuje. Roman, zębnik gotuje. Pólny zapierdolajcie drugiego. Królik w cieście! No brzmi interesująco. Potrzebne ingrediencje. Potrzebne składniki. Polny zapierdolecik. Królik. Stylizowany korek. Ogórek. 20 gram biała kresku. Pół kilo. Mąki. Tuż niebieska knaka. Dwa małe jajka. Kostka drożdży. Kostka drożdży. Szatę de jabłka. Jak se przyprawić? Sposób przygotowania. Na początku pierdolut. Szafę do jabłka. Na początku pijemy winko i dobrze, dobrze. Później skracamy polny zapierdolajcik o łeb. Później rozprawniamy królika do karafana na godzinę. Podpuszczamy go na marmurnie do godziny. Jeżeli nie ma ta poruchane procik, to go rozpalamy. Jeśli nie macie zepsutego piekarnika, to go nagrzewam. Kuźwa. A jak mamy? Muszę się zrobić. A to ty poruchane toż to. To u dupy mnie to lepsze. To macie Państwo problem. Wiejska ptaka omata. Rozwijamy dwa małe jajka. Wciągamy biała kresku i widziany haluny z drozdzi. Dodajemy pół kilo mąki i kostkę drożdży. Mamy po tym zakręcona bania. Wszystko razem to mieszamy. Wezmę plisen, bierzemy foremkę, obustronny dupoplast, wykładamy papierem. Naćpana bania leży do góry nogami, kontraktować plisen. Odcedzamy królika i wlewamy do ciasta. Pecen 30 minut. Pieczemy 3 dni. Podaję zestylizowany chorek i szatę diabolu. Podejmę z ogórkiem i winkiem. Mozieta wpieprzać. Jeżeli się nie pozigata, to będzie dobru. Życzymy wam smacznego. Mam nadzieję, że przepis wam wyjdzie wyśmienicie. Ahoj. Do zobaczenia. Thank you.
ziom! Kliknijmy to w ciemno! Witam was oczywiście, wasz niezawodny, krótki podział. Winny być brawa. Program ma za zadanie łączyć Polonię w USA w Paryżu, dlatego z góry przepraszam za mój amerykański akcent, ale jestem już w Polsce będą 2 miesiące. I to się zrobiło samo, takie dziura w skarpecie. A teraz, aby nie przedłużać, zapraszamy do naszego studio pierwszy kandydat, którym jest Boski Alvaro. Oh yeah! Z opadniem do Varo. Dzień dobry! Dlaczego zgłosiłeś się do nasz program? Bo chciałbym sobie znaleźć fajnego lachona. Czyli szukać miłości? Nie, lachona. No dobrze, ale co cię do tego skłoniło? Mama. Powiedziała, syn, czas, żebyś już się ożenił, a że jesteś najpiękniejszy z całej wsi, to znajdziesz sobie szybko kandydatkę. To super, a powiedz nam, ilu mężczyzn jest twoja wsi? Dużo. To będzie tak. Ja, tata, koronkuć i 2 psy. To miałeś sporo konkurencji. No. No, a powiedz nam, czego oczekujesz od swojej kandydatki? Żeby nie była jakaś krucha. Ja nie lubię klosków. A i żeby nie brzydziła mi się zrobić kaszanki. Bo ja lubię kaszanki. A i żeby jak była taka potrzeba, to żebym nie mogła obronić. Bo ja ogólnie szukam takiej kobiety z jajem. Takie kobiet to trzeba raczej w Tajlandii szukać, a nie tu. Byłem w Toruniu. Nie ma. No ale to nie te okolice. Powiedz nam jeszcze. Co ty byś mógł zaoferować swojej kandydatce? Śpiew. Ponieważ jeden z moich znajomych powiedział mi, że mam głos jak świnia kaszel. Poważnie. Dlatego zaśpiewam. Mogę? No, to na co czekasz? Szła Maryna koło młyna, zaspędziała ją. Bo, wystarczy człowieku, to jest program na żywo, to są dzieci, weź. Wiesz to, zapraszam cię na krzesełko, gdzie masz przygotowany telefon. A ja za ten czas zapraszam do nasze studio kandydatkę, którą jest Gorąca Szprycha 69. Kto do naszego studia wpuścił byka? Coś ci się nie podoba? Nie no, podoba, tylko zastanawiam się, dlaczego Gorąca Szprycha. A co, nie widać? Ma, widać. Powiedz nam, dlaczego zgłosiłaś się do nasz program? No szukam sobie baroba, żeby mnie utrzymywał. Bo robić mi się nie chce i nie będę robić. A poza tym, to chciałabym się na kimś wyżyć. No ale jak to tak? Normalnie. To ty nie wiesz, że kobieta to powinna mieć 3 zwierzęta w domu? Słuchaj. Jaguara w garażu, futro z norek w szafie i jelenia, żeby na to wszystko zarobił. Z tymi pierwszymi 2 to może być problem, ale tego jelenia to raczej da się załatwić. To dlatego. Spokojnie, najpierw zapraszam cię na krzesełko, gdzie masz przygotowany telefon. A ja pokrótce wyjaśnię zasady programu, które są banalnie proste. Ci dwoje kandydat zadadzą sobie po jednym pytaniu, po którym być może będą chcieli się poznać. I pierwsze pytanie zada tak Boski Alvaro. A w tym programie to prowadzący udaje się do kącik muzyczny. Napiszę jej pierwsze pytanie. Czy lubisz? Pewnie zboczyńcowi o seks chodzi. Czy lubisz kaszankę? W sumie sprawam kiedyś gościa na mieście, także mu kichy wylazł. Lubię. No to teraz moja kolej. No i śpiewaj, słowiku. Gdzie byś mnie zabrał na pierwszą randkę? To akurat proste, odpiszę jej. To mamy na kaszankę. Co to za
zakaszaniarz mi się trafił. Oj, coś czuję, że będzie ciekawie. Dobrze, moi drodzy, zadaliście już sobie po jednym pytaniu i teraz najważniejsze pytanie dzisiejszy odcinek. Czy chcecie się poznać? Alvaro? I tak. A tyś, Prycho? Jak szaleć, to szaleć. Dobrze, zatem stańcie przy tym porwa, przy tym czarnej szmacie, bo byliście niby tak daleko, a tak blisko. Ja ci kaszankę z napisem, bo kwiaty szybko Locie! Tuż tu szlek! Uciekajcie, ona nam zerwę całą kaszankę! Ty piękny, ja dziś miałam z kimś wyjść. Sorry, ale ja wolę chłopców. Kurwa, przynajmniej nie muszę udawać. Ludzie, ludzie, nie ma ich? Nie ma. No to dobrze, powiem wam tak. Pierwszy i ostatni raz umówiłem się przez internet. Bo niby wszystko ładnie, pięknie, a tu taka kaszana. Śmiechu potrzebuje, bo to
robię? Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, był, co mi go ostatnio sprzedałeś. A, dzień truskawkowy, no, oczywiście. A jak ci się mogę panu pomóc? Mi już się nie da pomóc. W takim razie co podać? Przyszedłem Poczekaj! Przyszedłem czerwone korale, czerwone niczym wino. Wina ja już nie mam. Przyszedłem pod czekoladki! Czekaj, po co ja przyszedłem? A, po czekoladki. No, bo to mówiłeś. Tak? Nie słyszałem. No, mówiłem, że głuchy. W takim razie, które czekoladki podać? Poproszę. Od 100 kg? Oj, się szykuję. Od 12. Feszerowe. Słucham? Ja mówię, że mam jakieś głupie. Co ty, czego ty tu nie rozumiesz? Trzeba się klient, nie? No. Chcę czekoladki? No. Ty mi musisz je dać. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. W takim razie co podać? Cieszę się, że zrozumieliśmy, kto jest ten od myślenia, a kto jest ten głupi i głupi. Poproszę. Feszerowego. No nie wiem co, jeszcze raz. Feszerowego. No co takiego panu podejść? No, proszę mnie, to. Puścimy go. To krwi! Co takiego? To krwi, krwi. Przepraszam, ale pan chyba pomylił w sklepie. Jak to? No, zoologicznie z ulicy dalej. Ja nie chcę zoologicznego, ja chcę to krwi. Kurwa, znowu zaczynam. Proszę pana, powiem panu tak. Mamy to mumu, mamy to hał-hał, mamy nawet to miał-miał, a nawet ostatnio na to wyjdzie to ale to kwi-kwi, choćby się nie wiem co, nie ma. Takie osobiste pytanie. Czy ty kiedyś może płynąłeś na arce Noego? Nie, ale jak byłem mały, to zaznałem wzór, nie tam małpy, ale nie chcę o tym opowiadać. Słuchaj, małpi żonie, czytam Tarzanie. A udasz mi jakieś czekoladki, albo się było nie. No dobrze, już spokojnie, proszę pana, tak, mamy to wybór. Czy to na Milka, Alpengold, Wabel, Weber, Koplana? Spokojnie, małpi żonie, spokojnie. A za duża paczka czekolada, co to jest? To jest akurat wizir. Wizir? Egzotyczna. A to bez. O, wie pan, szczerze mówiąc, nigdy nie jadłem proszku do prania. Pan się kajzera zapyta. To daj mnie. Rafa Lefo. A czy może być Rafa Prafo? Nie, nie duży kuchy, to jeszcze drugi. Ty, nie ma takich czekolady. Proszę pana, skoro jest Rafa Lefo, to jest pewnie Rafa Prafo. Czy ty się z nami nabijasz? No, skąd? Daj mi to Rafa. No dobrze, 14 zł się należy. Proszę pana. No. Cyk. Proszę bardzo. 14 zł. O. I mam. Przepraszam, takie prywatne pytanie. Co pan robi? Czasuje się. Proszę pana, to nie jest czas i miejsce. Ja poproszę 14 zł. Próbuję trafić do kieszeni, nie widzisz? Jak będziesz w moim wieku, to wręcz będziesz miał taki problem. A pytanie, ile ma pan lat? 16. Zaczynam. Zerk. O, jakie drobne. 14.
15 zł wyliczone. Reszty nie trzeba. A mogę być w innych grosikach? Nie, 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 nie trzeba. Do widzenia. Do widzenia. Nie, nie, do widzenia. No, do widzenia. Więc na nas... Halo, 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 sprzedawczyku, halo, przepraszam, nie widzieliście państwo tego sprzedawcy, bo kurde, narzeczona mnie zabije. Przecież ja miałem kupić mestry. Mestry!